Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Unepic. Dziś udamy się... Po pierwsze chciałbym jeszcze wpaść do kuchni. I tam wykupilibyśmy sobie troszkę esencji. I będzie to zielona esencja, która jest nam potrzebna do leczenia. Bardzo jak na razie przydatna. I przy okazji sprzedamy sobie też paręnaście rzeczy, których na przykład nie potrzebujemy. Szpon orka. Obiekt ten należy do jednego z zadań. Okej. Czyli ręce dla Edwarda mamy. Pytanie tylko, gdzie on był. Dobra. Kostur błazna. Zmienia ofiary w coś zupełnie niegroźnego. Nie mamy różdżek, umiejętności. Tak, to sprzedajemy. To sprzedajemy. To sprzedajemy. To również. Pytanie. Tą zbroję starą również sprzedamy. Nie jest nam ona potrzebna. No okej. Okay. Dobra. Czyli lecimy sobie teraz. O, zapomniałem o was. Więc tak. Lecimy sobie aktualnie do Aureoli. Chciałbym znaleźć też może miejsce, w którym mógłbym się nauczyć zaklęć regeneracji. Przydałoby się, nie wiem gdzie ono było w ogóle, już nie chcę się też tego szukać. Więc tak, lecimy aktualnie na nowego bossa, którego znaleźliśmy niedawno. Jest on tu niedaleko, cudownie. O Boże, znowu te gówinka, no. Będą mi blokować przejście. Świetnie. Oczywiście musiało mi... Wiesz co, Newton, weź pozabijaj je, co? Będę wdzięczny. Mój smok jest OP. Zajebiście. Teraz polecimy na bossa, oczywiście. Ciekawe, jak sobie poradzić z moim nowym mieczem. No i co, wchodzimy? Czy najpierw nie, śliskie ręce miałem, to najpierw sobie ułożę wszystko. O, tego nie sprzedałem. Ciebie pod trójkę. Na początku może na łuk zmienimy. Dzień dobry. Albo może na to. Geronimo. Oh. Wow, znowu będzie trzeba uniki robić. No dobra. To niezbyt fajne. O, Invoker. Invoker. Zera, chcesz mi coś o tym powiedzieć? Tu rezyduje Medox. Jego moc jest tak potężna, że petryfikuje wzrokiem swoje ofiary. Wzrokiem, powiadasz? Niech zgadnę. Ma też węże na głowie. Tak, skąd wiesz? Musi być bratem kobiety zwanej Meduzą. Zrobię to, co Perseusz. Utnę mu głowę. Kiedy Menox nie ma ciała, tylko samą głowę, ukrytą w dodatku pod srebrnym hełmem. A. Słuchaj mnie, głupi człowieku. Jego moc bierze się ze środkowego oka. Musisz unikać jego paraliżującego wzroku za wszelką cenę. Jeśli czujesz, że zaraz spojrzy się na ciebie, to się odwróć, wtedy będziesz bezpieczny. Dzięki za radę. Jeszcze jedno. Jego węże plują trucizną, więc zaopatrz się w odtrutki. Będziesz ich potrzebował. To mamy akurat. Dobra, czyli nie patrzeć w oko. No to chodźmy. Boję się, że już nigdy nie wrócę do mojego zamku. Weźmy na łuk w takim razie, bo coś czuję, że tu będziemy jednak na dystans walczyć. I wzrok, który... okej. Okay. Aj. Nie ma. Sporo obrażeń zdajemy im, nie ma co. One wkurwiają już mnie. Spadaj. Wow. Okej, okay, leczenie. Dużo obrażenia zadaje koleś. Okej, okay, będzie trzeba się z nim troszkę pobawić w takim razie. Jeszcze raz. Ale aż tu mnie wywala? Strasznie daleko. Zobaczmy. Chrona przed ogniem, przed mrozem, przed atakami fizycznymi, przed pociskami, przed elektrycznością. To może być troszkę lepsze na niego. Założymy sobie tą zbroję. O! Dobra.
Już mogli sobie to odpuścić. Okej. Okay. Ten kwas będziemy musieli... Znaczy, on strasznie dużo tego kwasu wypuszcza i to jest problematyczne dla nas, jak widzicie. No, zabij go, Newton, dziękuję. Chyba się zastanawiam, co by było dobre przeciwko niemu, ale wydaje mi się, że to, co mamy, jest aktualnie najlepsze. Tak, łuk. Te głowy są niestety dość wytrzymałe, z tego co zdążyłem zauważyć. Chyba, że schowamy się tu na samym dole. No, zobaczmy. Świetnie. Medoksie, dawaj! No, gdzie on jest? Aha! Okej. Okay. No, przyznaję, bo może być trudny. O, świetnie, wywaliło mnie tutaj. Dobrze wiedzieć. Czyli za wszelką cenę unikać tego gówinka. Nice. Raz trafiony. I teraz zobaczmy, czy uda się przynajmniej zabić jedną z tych głów. Okej. Okay. Ajdź. A znowu trutka. Leczenie lekkie. Wow, 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 wow. Co to robi? No, nie, nie mam pojęcia, co to robi, ale... O, pięknie. Znaczy, może nie być tak źle. Strasznie dużo będzie mnie to kosztowało. Siłku. Teraz znowu odtrutka, leczenie. Auć, boli. Bardzo chciałbym zabić te wężowe łby, ale mają potwornie dużo zdrowia. Tak, wiem, wiem o tym. Sorry, że nie komentuję, ale skupiłem się aktualnie na walce. Teraz zabić. Czy co, nie głupie będzie chyba odwiedzić jakiegoś nauczyciela magii. Wydaje mi się, że będzie opłacalne zaatakować go magią. Zobaczmy, czary. Mamy czerwone esencje, mamy karty postaci, mam 12 punktów, mogę zainwestować w ogień. I to zrobię. Myślę, że ogień będzie skuteczny przeciwko niemu. I tak, miecz nie jest mi tu potrzebny zupełnie. W takim razie go wywalimy. Tylko czy zwykła kula ognia mu coś zrobi? Sprawdzimy. Aś, nie to chciałem. Sorry, że tak się nie skupiłem na komentowaniu za bardzo, ale... mam... akurat jestem skupiony na rozgryzaniu jego taktyki. No, raczej to nie działa tak zajebiście. Okej, okay, łby są trudne do zabicia. Jakby cię tu... Do diabła.
Nie, to zadaje śmieszne obrażenia, nie opłaca się tak robić. Nie mam problem. Szkoda, że on przerywa kastowanie. To zaklęcie się strasznie długo kastuje. W zasadzie gdybym zabił tylko tą pierwszą, byłoby znacznie przyjemniej. Strasznie wkurwiający post jak na razie. Oczywiście trafiony jestem. Dalej mam te punkty. Tak, zrestowało mi dobrze. Smog, żaba mi się tu nie przyda, czacha tym bardziej. Żaden mi się tu nie przyda. Więc Medox jest za daleko, więc może go od razu odwołam. Dobra. Spróbujemy jeszcze raz. Nie wiem czy się uda. Jak nie, to będę musiał, może nie wiem. Kurde. Fajnie by było, jakby go zabić, tylko ma strasznie dużo tego życia, widzę. Jestem ciekaw, jak mam go zabić wojownikiem jako... Okej, wzrok. Chowamy się. Jasnej cholery. Tego się nawet nie da uniknąć. Cudownie. Pierwszy łeb. Jezus Maria, strasznie ciężko się też zaznacza tych przeciwników. Daje mu bardzo małe obrażenia. A to zatrucie mnie zjada potwornie. Sorry za komentarz, serio, muszę się skupić. Może teraz się uda? W zasadzie jak się bronię w ten sposób i zadaję mu jakieś tak obrażenia, wiecie, małe, ale zawsze jakieś, to przeżywam. Sądzę, że nie starczy nam esencji na wszystko. Świetnie, dostał. Okej, wiecie co, może w ten sposób się nawet go uda zabić. Leczenie. Lecimy taką w ten sposób, się bardzo w defensywny sposób z nim walczyć. Ponownie, leczenie. Jest to, że ciężko tego uniknąć. Kurwa, no! Okay. Na tym etapie mogę go chwalić. Jezu, zaznacz go! Saka. On jest do zabicia, spokojnie, tą taktyką, tylko że... Zjadam aktualnie bardzo dużo... namierzyć. Szkoda, że mój bohater puszcza, wiecie,
namierzanie i to mnie trochę boli. Okej. Teraz jak najszybciej się uleczyć, nawet może być potion. Świetnie. No jak zabijemy Medoxa, będzie fajnie. Mikstura. Szybsze leczenie. Znowu go punktujemy. Co to jest? What the fuck? Lol. O, pięknie. Jeszcze mi zadaje pewnie obrażenia, tak? What the fuck is that? No. O, bez kitu. Jeszcze jakieś duchy wypuszcza na mnie. Czyli co, później przechodzimy na wyższy poziom z nim walki, ale z kolei te cholerne węże. No nic, pozostaje mi chyba tylko nauczyć się... Dobra. Ostatni raz próbuję. Jak teraz się nie uda, to lecę do... jakiegoś nauczyciela magii ognia. Wyuczymy się może nowych zaklęć ognia. Ale dobra, za priorytet aktualnie stawiamy sobie zabić wężowe głowy. Pięknie, żeś ty teraz kurwa se stanął, nie? Ile te węże mają życia? One mają 1000 hapsów. Dobra, ponownie. Jeszcze jedno podejście. Wiecie, ten boss jest przynajmniej trudny w swojej mechanice. Ale nie jest pojebany jak ten neutron. No żeś te znowu stanął sobie. Chyba ja wyjść nie mogę z tym, bo on tak atakuje. Okej, tutaj. Dobra, chcę pompować po prostu w te wie i zobaczyć, czy da się je zabić tym. Wow, jakby się nawet nie da zabić w ten sposób chyba. Oj, będzie ciężko na nim. Dobra, na razie was tutaj pożegnam, ludziska. Idę się zaopatrzyć w jakąś może silniejszą magię. No, hejka. Hej, ludziska, wracamy. Więc tak, powiem wam, co zmieniłem. Dodałem sobie oczywiście wszystkie punkty do magii ognia. Już wam pokazuję. Mamy teraz 12 punktów magii ognia i zakupiłem czary. Zaklęcie nasycenia ognia, zaklęcie ognistego oddechu. Zademonstruję wam, jak działa. Więc tak, nasycenie ognia to po prostu nasza broń atakuje ogniem. Ognisty oddech, no to jest coś takiego. Tutaj raczej nie będzie przydatny, ale to, co mnie interesuje, to jest fireball. Aktualnie, który zadaje obrażenia AOE. Mam nadzieję, że będzie działał skutecznie przeciwko temu bydlakowi z łbami wężowymi. Co aktualnie idziemy tam od razu. Tak. Wiem, Zera, tym razem jestem lepiej przygotowany. Świetnie, i zrobimy tak. Zaklniemy naszą broń. Cudownie. I cóż, wezwijmy bossa. Świetnie. No zobaczymy, czy będzie teraz przynajmniej chciało funkcjonować tak. O, pięknie. No, to się nazywa obrażenie, to się nazywają obrażenia teraz. Dobra. I od razu leczenie. Dobra, boss jest aktualnie banalny, ludziska. Pięknie.
pięknie. O! Jak mi przykro! Coś wpadło w oczko panu! Jak mi przykro, naprawdę! Zalecam okulistę! Okej. Okay. To jest w zasadzie jedyne teraz, co może nas zabić. Oczywiście sukin kot musi ustawić w tym miejscu. Okej, okay, właśnie, zbuffowany łuk to jest to, co lubimy! For fuck's sake! Gień! Może tym będzie szybciej. Okej. Okay. No, nie będziesz mnie atakował tym gównem. Tak jest. Przeżyjemy to spokojnie i... Oj, Newton padł. Mogłem go odesłać, mój błąd. Okej, okay, ludziska, znalazłem metodę na Maddoxa. Wystarczyło być magiem ognia. Autentycznie OP, jeżeli o mnie chodzi. Jeszcze raz, spokojnie. Nie odrosną mu ten, mam nadzieję. Dobra, wypuści teraz te gówna. Więc będziemy musieli zabić go jak najszybciej. Okej, okay. Zejdźmy na dół. Dobra, wal po prostu w niego. Okej, okay, może być. Dobra, teraz to już powinniśmy to wygrać. Te duszki nie są w stanie mnie tak szybko zabić chyba. Pięknie. I koniec Maddoxa! Pie... Idealnie. Złotko, 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 cudownie. Mm-hmm, złoto od razu. Klucz do wieży, doskonale. Widzicie? Wystarczy odpowiednia taktyka, spokojnie. Jeżeli łuk nie działa, ale te kule ognia są potężne, autentycznie. Dobra, złoto, więcej złota, cudownie. I cóż, no to chyba musimy się tylko stąd teleportować. Aureola? Myślę, że tak. Cudownie, Maddox zabity. My sobie polecimy do kuchni ludziska zrobić małe zapasy. Ponieważ chcę kupić więcej esencji, szczególnie właśnie tej czerwonej, żeby mieć możliwość rzucania tych kul ognia częściej. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Tak do 300 przynajmniej. Jeszcze trochę. Tak, mamy zajebisty miecz. Zajebiste obrażenia. Wiecie co, kule ognia, to bym sobie przestawił... ósemkę, no nie, trochę daleko, więc w takim razie zrobimy tak. Moje zbroje przestawimy sobie, aktualnie będziemy łazić w tej oczywiście zbroi. Znaczy, ja mogę to wyczyścić? Nie. Tak średnio, więc w takim razie czary. Zrobimy tak, to sobie przestawimy tutaj. To sobie przestawimy tutaj. Zaklęcie może tam być. I co? No to chyba wszystko. Chyba, że momento. Zrobimy leczenie tutaj. Wiecie co? Nie. To sobie zrobimy tutaj. No, może być. Dobra. Cóż, teraz pozostaje nam tylko... nie, tu się chciałem znaleźć. Wychodzimy stąd. Świetnie. Czy ja chcę wskrzesić Newtona? Przydałoby się. Proszę cię, Newton, chodź do mnie. Dziękuję. I tak, gdzie teraz powinniśmy się udać? Udać się chyba powinniśmy do wieży. Tylko mnie aktualnie zastanawia, czy nie sprawdzić do końca całego tego obszaru. I wiecie co, chyba to zrobimy. Chciałem sobie pozwiedzać tą halę dokładniej. Bo nie zbadałem przecież tam żadnego obszaru, który był w bok. A możliwe, że znajdziemy... wiecie, jakieś dodatkowe przedmioty. Więc tak, piątka, zaklniemy sobie nasz miecz. Cudownie, zobaczymy jak teraz będzie dał, czadu. O! Okej, okay, nie mam pytań. To jest dopiero potęga. I lecimy sobie teraz na dół i tam w bok pójdziemy. No właśnie. Kula ognia. Wow, no
Ała, to mi też zadaje wrażenia. No dobra. Muszę mieć to na uwadze, gdy będę używał. Newton, dopalisz go? Dobra, nie chcesz go dopalić, w takim razie ja go dostrzelę. Widzenia. Świetnie, leczenie. No i cóż, pozostaje tylko wejść w tą stronę teraz. I coś tu mamy na pewno. Wow. Dobra. Nie to chciałem, miecz. Od diabła. Mylą się przyciski. Widzenia. I sobie zapalimy teraz tutaj wszystko. Oczywiście już to musi gówinko do mnie strzelać. Ja ci nie lubię. Pięknie, czerwona esencja. Strasznie przegięte są te obrażenia od ognia. Autentycznie, no. Potwornie. Mocne. Ty jesteś odporny na ogień, tak? No, bez problemu. Zabiję cię klasycznie. Nie zapaliłem na górze jeszcze niczego, więc sobie teraz wejdziemy na górę. Troszkę się podleczymy. Mamy mnóstwo magii, leczenie jest OP aktualnie. Tam jest do góry zejście, też bym chciał sobie później sprawdzić, może sprawdzimy oczywiście ściany po bokach. Tu jest chyba jakiś portal. Dobra, sami ci. Zabijemy was w takim razie bez problemu w walce wręcz. Albo i nie. Będę miał za chwilę pieprzone problemy z tą cholerną. Jak ja tego nie lubię. Dobra, zraszuję chyba tą kulkę najpierw. Wiecie? Właśnie o to chodziło. Świetnie, wskoczcie do mnie. Oj, Newton. A, dopiero z tą kulkę zabiłem, no. No i oczywiście znowu to musi być. Dobra, jednego mniej. Tak, sorry, Newton, ale pomszczę cię. Pa, pa. Jesteście niczym w stosunku do mnie. Naprawdę niezłe obrażenia się zaczynają sypać. Auć, 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 auć. Nie w tą stronę, pajacu. Dobra, powinniśmy ich teraz... Przynajmniej uda się ich zabić. Kurde, wytrzymali. Ale są powolni, zupełnie jak te golemy. Ostatni. Jeszcze? No dobra. Cały czas go wymijamy i będziemy tak punktować. Przyznaję, są silni. I koniec. Dobra, Newton nam niestety padł. Nie wiedziałem, że oni są odporni na te wszystkie ataki ogniem. Excalibur. Co, ja wtedy nie mogę przejść? Nic, kompletnie. W takim razie leczenie. Zobaczmy, czy moglibyśmy... Nie, no to jest przejście tam dalej. Pytanie, jak wejść teraz po to na tą stronę. Sorki. Ewidentnie coś pominąłem. Czy w takim razie może ukryta ściana jest... A chyba, że tu są drzwi ukryte, wiecie? To też może tak być. Czy po prostu tu jest miejsce, gdzie są drzwi w kształcie ściany. Kolorystyce ściany bardziej. Prawda? Nie? No to nie wiem. Dobra, no to w takim razie... Może jeszcze, wiecie co, zobaczmy z tej strony. Znowu łuk. Auć. Dobra, pal licho z tym. Szóstka. Te
jest jedynka. Zejdziemy sobie na dół. Nie wiem, nie wiem jak tam dostać się. I kolejny wojownik. Razem tego zabiję sobie mieczem. Mieczem miał być, mieczem! What the fuck? Do widzenia. On rzuca czerwoną esencję dla nas, będzie prościej. Wiem, że jakbym miał... to jest jakaś halabarda jeszcze. Wiem, że jakbym miał coś z zaklęć opartych na mrozie, to się chyba nazywa dokładnie zamieć, to mógłbym ich... Boże, znowu te gówna... No dobra. Niech sobie pójdą trochę dalej. Świetnie. Kościłbym od razu wszystkie. Wiedziałem, że zaraz mi ten. No to papa! Idealnie o to chodziło? Nie, tylko nie wywalaj mi Excalibura. To będzie źle. Zionę na ciebie ognie, wiatrołom to aż. Jesteś troszkę niżej, zeszliśmy. Chciałbym znaleźć bardzo, już wam tłumaczę, sklep z przecież najlepszymi rzeczami praktycznie, bo jesteśmy już w zasadzie pod koniec gry. Ostatni ze strażników padł martwy. No to tylko Harnakon zostaje. Nie to. Sprawdźmy te drzwi. I mamy sklep, cudownie. Dobra, sprawdźmy, co ty masz mi to... A nie. Hej, Ubuntu, co tam słychać? Masz jakieś fajne bronie na sprzedaż? Mam łamignat. Potężna maczuga rozwalająca w proch każdego wroga. Nie chcę. Wow, nieźle. Za ile? Sprzedam za 50 sztuk złota, jeżeli przyniesiesz mi podpisany dokument. 50? Tylko 50? Ale okazja. Jaki dokument mam przynieść? W okienku z trzema czaszkami możesz dostać... Co? O. O, wow. Sorry, odbiło mi się. Możesz dostać podpisany certyfikat zakupu. Jeśli przyniesiesz mi, dostaniesz łamignat. Mam tylko iść do tego okienka, przynieść papier. Ha! Łatwizna. Przygotuj maczugę, wracam za 30 sekund. Ok. Zrobimy to sobie zadanko, bo wygląda na dość proste. Z trzema czaszkami, tak? O, trzema czaszkami to jest tutaj. Na górze. Wypełnij certyfikat zakupu, jeśli chcesz, abym go podpisał. Gdzie mogę dostać certyfikat zakupu? Poproś o niego w okienku czaszka, czaszka, kość. Dobra, czaszka, czaszka, kość. Okej. W takim razie czaszka, czaszka, kość jest tam. Jeżeli chcesz otrzymać certyfikat zakupu, musisz przynieść mi podpisany formularz zamówień AN200? Że co? Gdzie można dostać podpis? Idź do okienka czaszka, kość, czaszka. Czaszka, kość, czaszka, jeszcze niżej. Czaszka, kość, czaszka, tu nie ma takiego. Czaszka, kość, kość. What the fuck? Jeśli chcesz otrzymać, przynieś mi... Gdzie go można podpisać? Czaszka, kość, czaszka. What? O Boże, przypomina mi się Urząd Pracy w Olsztynie. Czaszka, kość... Czy kość, czaszka, kość. Tutaj wydaje mu... Uznanie legalistyczne, legislacyjne na formularz AN200. Jeśli go potrzebujesz, to będziesz musiał przynieść oficjalną pieczęć Harnakona. Gdzie mogę ją dostać? To bardzo proste. Idziesz do okienka, kość, kość, czaszka i prosisz o to i o to. Idź jeden poziom do góry, znajdź koło czerwonej tarczy. Kość, kość, czaszka? What the fuck? Cholerna biurokracja! Kość, kość, czaszka. Chyba tu. Jeśli chcesz zamówienia AN, będziesz musiał wypełnić formularz zaopatrzebowania na N200. Gdzie mogę to dostać? Oczywiście w okienku kość, czaszka. Nie! W najniższym piętrze idź w dół, to znajdziesz. Aaaaaah!
Coś tu jest ukryte. Tu. Tutaj wypełniamy oficjalne karty sług z Harnakona. Oprócz twoich danych osobowych będę potrzebował również zdjęcia. Gdzie mogę je zdobyć? W tamtej hali u ducha ma... Spadać mi z tym quest! Nie będę tutaj poświęcał miliona czasu na... Jeśli chcesz otrzymać oficjalną pieczęć Harnakona, musisz udowodnić, że jesteś jego sługą. Oczywiście, jestem lojalnym sługą Harnakona. On jest moim panem i władcą. To nie wystarczy, musisz mieć oficjalną kartę sługusy Harnakona. Gdzie mogę ją wybić? Gdzie? W okienku kość, kość, kość. A teraz zmiataj stąd i nie trać mojego cennego czasu. Potrzebujemy... O Boże, drogi. Nie, ten quest jest straszny, ja go nie chcę robić. Mowy nie ma. Idziemy stąd. Paszoł. Ja chcę znaleźć kupca. I to, co było, to ja chcę znaleźć kupca. Kupca, mówię. Dobra. Jest kupiec! Doskonale. I to jeszcze w takim razie sobie... Odwiedzimy wszystko. Czwórka. Rozwalimy tego kolesia. Tam coś gania znowu. A, jakieś kolejne te zbroje. O, za chwilę level będzie poza tym ludziska. Więc całkiem nieźle. Zapalimy wszystko sobie. Chcę nabić level i chcę odwiedzić sklep. Więc jeszcze chwilkę poczekacie. Na koniec odcinka. Dopiero jak zakupimy sobie nowy sprzęt, to będziemy mogli to zrobić. Nice! Level up! Jeszcze jeden mnie goni oczywiście. Świetnie. Więc tak, mamy level up, karta postaci, miecze, łuki, wytrzymałość, zbroje, ogień i spoko. I zostaje. Leczenie mamy na chyba wystarczająco wysokim poziomie. Zapalmy sobie tu wszystko, zwiedzimy. 70 przy okazji, bo tak trochę już zaniedbuję ściany. Zjedziemy na dół do sklepu. Omegy. What the fuck. Dobra! Tego nie zamienisz. Oho, pięknie. Czy to jest czasowe? No ja myślę. Dobra, mam jakiś młotek teraz dziwaczny. Jezus Maria, to chyba nie jest czasowe. Dobra. Później się będziemy tym martwić. Jak odczarować broń z polimorfii, ale najpierw idziemy do sklepu. Zobaczmy, czy macie coś nowego. Przede wszystkim kup różne przedmioty, księga odtrutki, całkowicie neutralizuje trucizny, to się przyda. I przywołanie ducha ognia, przywołuje ducha ognia, który pomoże ci w walce, może być, też sobie kupimy je. Uuu, drogie to wszystko. Teraz tu, kup bronie, wielki miecz, nie jest nam potrzebny, młot paladyna, mamy mocniejszy miecz, łuki pociski. Łuki, łuk kompozytowy również, zbroje. Srebrny napierśnik. To może być całkiem fajnie. 275, 275, 25, 25. No, jest lepszy od mojego, więc w takim razie od razu rozbierz się z tego. Sprzedamy mu to. Świetnie. I po pierwsze, sprzedamy mu parę rzeczy. Więc tak. Sprzedamy ci to. What the fuck z tymi brońmi. Okej, okay, teraz lecimy z tym. Z tym. Nie potrzebujemy chyba. No w zasadzie już mamy prawie wszystko, co potrzeba. Tego ci tego nie chcesz ode mnie kupić, ale mamy tak, dodatkowe obrażenie od mieczy. Tego nie chcę. Mamy lepsze aktualnie na stanie. Szafirki i możemy już teraz kupić sobie. Kup. Zbroje, ubrania, srebrny napierśnik bierzemy. Świetnie.
Załóż. Cudownie, od razu się czuję potężny. Pięknie, to chciałem właśnie odwiedzić. I nowe zaklęcia. Zobaczmy. Dodaj do księgi czarów. Cudownie. I jeszcze coś tu miałem drugiego. Właśnie. Przywołanie ducha ognia. Też może być. Sprawdźmy teraz te czary. Przywołanie ducha ognia. Zobaczmy, co sobie umieścimy tutaj. I to, co chciałem, to jest zaklęcie od trutki, czyli tutaj. Już nie potrzebujemy neutralizacji trucizny. Więc tak, tutaj chyba wszystko mamy. Aureole poproszę. Mam nadzieję, że tutaj naprawię się bronię. Nie, nie naprawię się bronię. Okej, okay. Coś o polimorfii było w takim razie. W tamtym miejscu, ale ludziska, a teraz już wam podziękuję, bo odcinek jest strasznie długi. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie udamy się do katakumb z powrotem, żeby sprawdzić, czy uda się odczarować naszą broń. No hejka.